Mamy rozmawiać o reskillingu i ja trochę tutaj zaskoczę moich prelegentów, bo ich spytam o jedną rzecz. Mianowicie mam tutaj ogłoszenie, to nie jest ogłoszenie fejkowe z Facebooka mojego znajomego. Mateusz szuka pracy i Mateusz napisał tak. Mam doświadczenie w pisaniu treści po polsku i po angielsku, eksporcie ozdób choinkowych, malowaniu obrazów i analizowaniu danych. Pracowałem w rodzinnych firmach i międzynarodowych korporacjach. Lubię się uczyć nowych branż i jestem ciekawy nowych rzeczy. No można powiedzieć, że taki idealny pracownik do reskillingu. Ja bym powiedziała przede wszystkim, że ma chęć, tak? Lubi się uczyć nowych rzeczy i ja bym się z nim spotkała i dałabym mu szansę w reskillingu. Okej. Okay. A jak w twojej firmie, powiedz mi, wygląda właśnie ten reskilling? To są już jakieś procesy, czy... No słuchajcie, ja w ogóle bardzo się cieszę, że biorę udział w panelu, który nazywa się reskilling w praktyce, bo na konferencjach HR-owych dużo się używa słów reskilling, upskilling, ale potem okazuje się, że niewiele firm to robi, a u nas to się dzieje i powiedziałabym, że to się dzieje na takich dwóch poziomach. Jeden poziom to jest taki reskilling spontaniczny, można powiedzieć oddolny, czyli z potrzeby pracowników. Jesteśmy dużą firmą. Jako firma też stwarzamy duże możliwości do reskillingu, bo są różne obszary kompetencyjne i można zmieniać zawód u nas w firmie, przechodząc z działu do działu. Zresztą mamy też taki projekt Jump, czyli projekt staży, który trochę ośmiela w tym. Przyjdź na trochę, nie musisz na zawsze, ale może zostaniesz. A druga rzecz, i to jest moim zdaniem przyszłość, to jest reskilling czy upskilling modelowany przez organizację, czyli odgórny, który bardzo mocno zabezpiecza potrzeby organizacji. U nas on opiera się o zidentyfikowane kompetencje kluczowe, wśród których są kompetencje techniczne, cloud, kompetencje analityczne, czyli związane z big data, ze sztuczną inteligencją, też z doświadczeniami użytkowników i te kluczowe kompetencje determinują nam, gdzie my chcemy ten upskilling, gdzie my chcemy ten reskilling. Monika, mówisz o praktyce i rzeczywiście chcemy tutaj na ten temat rozmawiać, ale ja przytoczę dane. 6% firm, pracowników faktycznie przeszło przez reskilling, to są dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego i to na bazie firm powyżej 100 pracowników. To pokazuje, że w tych dużych firmach, dużych organizacjach, no średnich też, no ten reskilling nie jest jeszcze czymś naturalnym, to jest tylko 6%, a może aż 6%. Myślę, że tylko, dlatego że patrząc na demografię, chyba będziemy zmuszeni do tego, żeby zmieniać nasze kompetencje. Po pierwsze, technologie bardzo szybko przyspieszają. My ostatnio przeprowadziliśmy badanie, według którego wiemy, że w obszarach technologicznych de facto co 2,5 roku trzeba się uczyć od nowa, bo tak szybko technologia ewoluuje. Biorąc też pod uwagę naszą demografię, czy w Polsce, czy w Europie, nie będziemy mieli wyboru. Osoby starsze będą musiały od nowa się uczyć nowych zawodów, tak jak ten kandydat, którego przytoczyłeś. Mateusz, to jest naprawdę, jak ktoś szuka takiego pracownika, przekaże później dane. Dobrze, ale to rzeczywiście będziemy jak kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję i będziemy co chwilę zmieniali stanowisko i kompetencje? Tak, ja myślę, że to będzie przyspieszać w krajach rozwiniętych de facto już ponad 10 razy w ciągu życia zmienia się karierę średnio w Stanach. Myślę, że tak też będzie u nas w przyszłości. Dobra, to teraz pytanie brzmi, jak organizacje są na to gotowe, bo ja sobie wyobrażam, że jakby mi mój pracownik przyszedł i powiedział, że od przyszłego miesiąca to on pracuje nie u mnie, tylko u kolegi obok w innym dziale, no to ja bym był trochę zdenerwowany. Nie jest tak, że organizacje trochę się boją takiej silosowatości i kiedy taki silos jest, no to ten reskilling nie wychodzi? Spytam, jak to wygląda w Google. Mnie się wydaje, że to sprowadza się też do kultury organizacji. To znaczy ja też mogę mówić, jak to wygląda u nas. Przechodzenie pracowników pomiędzy różnymi działami jest absolutnie jak najbardziej pożądaną formą rozwijania tych osób i mnie zawsze bardzo cieszy, a teraz akurat nasz zespół przechodzi taki doroczny plan rozwoju pracownika, to się tak ładnie po angielsku PDP nazywa, Personal Development Plan i tam to jest taki moment, w którym tak w bardzo nawet formalny sposób pytamy się naszych pracowników, co chcieliby robić za 2, 3, 5 lat i identyfikujemy, jakie szkolenia mogą mu w tym pomóc, żeby tą ścieżką podążyć. Przygotowujecie taką możliwą bazę pod reskilling, rozumiem, tak? Że nawet jeśli ktoś się nie zdecyduje, no to będziecie mogli wybierać, pracownik też będzie mógł wybierać, co chce robić. To jest dialog, tak? Ogólnie to, co jest chyba najważniejsze w tej całym, we wszystkich rozmowach o reskillingu, jest ta chęć
rozwoju, zmiany, wzrostu i tego tak naprawdę szukamy. Czasami są osoby, które nie wiedzą, co mają ochotę dalej robić i jak się rozwijać, no ale wtedy wchodzi w grę, wchodzi rola menadżera, lidera, który mówi, hej, mnie się wydaje, że ty dobrze byś się sprawdził albo sprawdziła w tej czy innej roli. To spytam jeszcze, jak to w bankach wygląda, bo raczej banki w ostatnich czasach zmniejszają zatrudnienia, a to jest rzeczywiście tak, że część osób w bankach jest zachęcanych do tego, żeby pozostać w organizacji, ale gdzieś zmienić swoje stanowisko. Jak to wygląda w PKO BP? W PKO BP, tak. Znaczy banki zmniejszają zatrudnienie, ale to wynika jakby z tego, że przechodzimy na digital i rzeczywiście jest presja na optymalizację sieci sprzedaży. Natomiast ta część rozwojowa bardzo mocno dynamicznie się rozwija. Jeżeli chodzi o skład jakby, no to też można powiedzieć, że w PKO Banku Polskim przez kilka lat ostatnich to powstały zupełnie nowe jednostki, między innymi analityków, ludzi od AI i tak dalej. I to są nowe jednostki, które wcześniej nie istniały. Dla nas są ważne takie kierunki duże, rozwojowe, czyli właśnie związane z nowymi technologiami. I tu uwaga, nie dotyczy to tylko takich jednostek jak IT czy ludzi od technologii, ale generalnie staramy się, żeby to całe jakby te osoby zajmujące się change'em były w stanie w tym uczestniczyć i mamy dosyć duże programy. Na pewno trzeba zacząć od tego, żeby walczyć o ten upskilling i pokazać jakby szeroko pracownikom, ale też menadżerom, że przynosi to obopólne korzyści. I takie duże programy robiliśmy również kilka lat temu, rozpoczęliśmy raz z wdrożeniem tutaj naszej koncepcji wyjścia do chmury. Przede wszystkim z Googlem i z Microsoftem nad tym pracowaliśmy. To pozwoliło też wykonać tak naprawdę kilka tysięcy szkoleń i to jest taka podstawa. Teraz pracując jakby na tej podstawie, czyli też nauczyliśmy organizację, że ta zmiana jest ważna, możliwa i też potrzebna, tak naprawdę robimy teraz, bazując na tym, programy Restartu, tak to u nas się nazywa, gdzie jesteśmy w stanie pozyskiwać pracowników z działów tak zwanych non-tech do działów technologicznych i myślę, że ten program na pewno będzie się rozwijał, jest odpowiedzią też na wyzwania takie HR-owe na rynku. To naprawdę da radę z kogoś, kto pracował w call center, da radę przekształcić go w stosunkowo szybkim czasie w programistę na przykład, kogoś od sztucznej inteligencji, od tego cloudu? Da się, w praktyce mamy wiele takich przykładów, te nasze programy będą na pewno skalowane teraz w tym horyzoncie nowym strategicznym, trzyletnim. Natomiast no, mamy takie doświadczenia, są konkretne osoby, konkretne nazwiska, które tą ścieżkę przeszły. Trzeba pamiętać, że technologia też się zmienia, idziemy w kierunku low-codu, no-codu, idziemy w kierunku robotyzacji. Takim dobrym przykładem u nas jest fakt, że osoby z operacji, czyli z back-office'u tak naprawdę automatyzują procesy i to są setki procesów codziennych. Wykorzystywana jest też sztuczna inteligencja powoli i to są nowe narzędzia pracy, gdzie osoby pracują już w nowy sposób i ciężko je nazwać informatykami, a może już to jest zawód przyszłości. Dobra, to... Ja bym chętnie kontynuowała odpowiedź na to pytanie, jeśli mogę, bo tutaj wydaje mi się, że w tym reskillingu bardzo ważne jest połączenie potrzeb pracowników z celami organizacji. I też to pytanie, czy warto inwestować w osobę ze słuchawki, znaczy doradcę klienta w kierunku informatyka. My w tej chwili realizujemy, moim zdaniem, przełomowy projekt, który nazywa się Skills Up, który pozwoli nam wkrótce rzeczywiście wykonywać bardzo trafione inwestycje w rozwój. Czyli dokładnie też będziemy wiedzieć, kogo mamy upskillować i kogo mamy reskillować. To jest taki projekt, w którym wszyscy pracownicy dokonują samooceny, czyli robimy takie zdjęcie organizacji, rodzaj SS. Wiemy, kogo mamy, jakie kompetencje mamy, w którym miejscu, gdzie są specjaliści, na jakim poziomie zaawansowania, a następnie, i to właściwie coś w rodzaju oceny, czyli tutaj jeszcze nie ma tej innowacji, natomiast kolejny krok to jest tak zwane to be. Pytamy szefów struktur, a kogo będziecie potrzebować za kilka lat, za trzy lata, kogo będziecie potrzebować, biorąc pod uwagę strategię, biorąc pod uwagę długofalowe cele biznesowe.
I wiemy, tu będzie wzrastało, tu będzie malało, potrzebujemy data scientistów, potrzebujemy programistów i tak dalej. I wtedy jakby patrząc też na profile ludzi, pozwalamy też ludziom przymierzyć się do nowych ról, wiemy, komu jest najbliżej do tych ról, czyli gdzie ta inwestycja rozwojowa i też ten efekt będzie najlepszy i najszybszy. Dobrze, tylko na rynku pracy jest taka sytuacja, że znaleźć pracę jakąkolwiek nie jest trudno. Każdy znajdzie dla siebie miejsce. No, w związku z czym pracownicy walczą o jak najwyższe wynagrodzenie. Żeby mieć jak najwyższe wynagrodzenie, to trzeba być specjalistą. W związku z tym trzeba mieć jakieś doświadczenie, trzeba się czegoś uczyć i tak dalej, i tak dalej. A my do takiego pracownika przychodzimy i mówimy, od jutra zaczynasz działać w innym obszarze, będziesz się go uczył. No przecież to nie jest zachęta do wyższych zarobków i obietnica. No nie brzmi to jak obietnica wysokich zarobków. Jan? Ja myślę, że... Może zacznę od tego, że jeżeli chodzi o reskilling, to my też myślę, jedną z takich rzeczy, które w Deloitte robimy, to jest Impact That Matters. I między innymi organizujemy, przy rekrutacji robimy to przez laby, przez takie programy, w których rekrutujemy osoby o różnym backgroundzie, nawet osoby z call center, czy osoby z całkowicie innej branży i uczymy ich technologii od zera. Jest to dedykowane dla osób, które kończą studia, ale też osób, które chcą zmienić pracę. Po prostu, chcą wejść w consulting. My myślę, generalnie nawet od poziomu analityka czy konsultanta płacimy dosyć dobrze. Co to znaczy? Myślę, że godnie. Okay. W związku z tym jest to faktycznie tak, że jeżeli zaczynamy nową karierę bądź zmieniamy pracę, pewnie nie będziemy zarabiać tyle, co mając 10 lat doświadczenia, ale... I dla nich, to ja się przyczepię tej godnej płacy, dla nich ważniejsza jest ta obietnica tego, że dojdą do naprawdę godnej płacy, czy to, że mają nowe wyzwanie, nowe działania? Ja myślę, że jak patrzymy zwłaszcza na osoby w tym takim obszarze technologicznym, to dla 54% ich według naszych badań ważne jest, co będą robić. I to jest coraz ważniejsze. To są osoby drive'owane przez sens i przez to, jakie będą miały wpływ na społeczność. I to jest też bardzo ważny element, nie same wynagrodzenie obecnie. I to nie tylko w Polsce, na świecie. W związku z tym tak, no myślę, że projekty i to, że będą mogły się szybciej te osoby rozwijać, czyli obietnica, jaką my dajemy jako firma doradcza w Deloitte, jest takim też trochę dla nas szansą na to, żeby do takich osób dotrzeć i dać im szansę na dalszą karierę. Dla mnie, szczerze mówiąc, to jest coś takiego, co dajemy też z powrotem do społeczeństwa, bo kształtujemy naprawdę dużą rzeszę osób, część z nich zostaje u nas po tych praktykach, a część wypuszczamy do naszych klientów, na rynek po prostu jako wykształcone już osoby z podstawami, gdzie mogą zatrudnić się na stanowiskach technologicznych. Proszę. Ja bym skomentowała, bo też jak mówimy o reskillingu i upskillingu, to właśnie warto mówić o tym, którzy dzisiaj nie mają pracy, tak? Albo o grupach, które wracają na rynek pracy, na przykład kobiety po urlopach wychowawczych. My dużo szkolimy w naszych takich programach podnoszących kompetencje cyfrowe w Polsce. Ostatnio podsumowaliśmy to i przez 10 lat przeszkoliliśmy 500 tysięcy osób i tak powiem wam, że tak się poczuliśmy dumni z tego. W Polsce 500 tysięcy osób w takich, w różnego rodzaju programach. My rok rocznie prowadzimy różnego rodzaju programu. Ten, który ostatnio, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni, umiejętności jutra robione razem z naszym partnerem z SGH. W 8 tygodni udawało nam się podnieść kompetencje cyfrowe w zakresie digital marketingu osób, które aplikowały na program w taki sposób, że 1/3 z nich zaraz po zakończeniu programu dostała jakąś lepszą pracę albo dostała pracę w ogóle. I niesamowite jest dla mnie to, że my za każdym razem, jak takie programy ogłaszamy, to jest multum chętnych do wzięcia udziału w tych programach. My jeżeli mamy jakieś siwe włosy, mamy z tego powodu, że aplikuje 2 razy więcej osób niż mamy miejsc. No też jak się popatrzy na dane Eurostatu, to one pokazują wyraźnie, że Polacy ogólnie rzecz ujmując mają problemy z kompetencjami cyfrowymi. My jesteśmy jednak troszeczkę ubożsi w wiedzę tego typu w porównaniu z innymi krajami, mimo że mamy bardzo dużo wyspecjalizowanych programistów. Dzisiaj Miron Mironiuk między innymi mówił o tym. Dobrze, 7,5 minuty, bo ja sprawdzałem tam na zegarze, zajęło nam dojście do słowa, do skrótu AI. Ty ja to powiedziałeś? Ja chciałem skomentować jeszcze przedmówców. Dobrze, to krótko, a później AI.
Co jeszcze raz? Ej. Piotr, poproszę, chciałeś skomentować, a później jeszcze cię właśnie spytam. Nie, chciałem powiedzieć tak, o tej, Monika mówiła, jaka jest wartość. Moim zdaniem już niezależnie, czy w tym programie reskillingu tych pracowników rzeczywiście przekształcimy, gdzieś rzucimy na nowe tory, tak jak u nas mówimy restart, czyli restart kariery, to buduje duży NPS pracowniczy, prawda? Uczymy organizację, że warto, czyli robimy organizację bazującą na wiedzy, prawda, i rozwijającą tą wiedzę i kształcimy to środowisko pracy, które jest innowacyjne. Więc reskilling moim zdaniem jest takim kluczowym narzędziem w tej chwili pracy. Też jest ważne to, że nawet w tych działach technologicznych to jest tak, że technologia bardzo szybko się zmienia. Co 3 lata generalnie robimy po nowemu i to jest jakby ciągła nauka, a teraz jesteśmy jeszcze przed tą ewolucją, czy rewolucją właściwie, bo tak szybko to się dzieje, sztucznej inteligencji. Tradycyjna informatyka jakby powoli przejdzie do lamusa, nie będzie mówić o algorytmach, tylko o sieciach neuronowych, które się uczą i będziemy musieli to wszystko rozumieć. No właśnie, o to chciałem spytać. Mówiłem, że 7,5 minuty nam zajęło do dojścia do tego skrótu AI. Patrzyłem na zegar i ty wypowiedziałaś to. To ja podpytam może Monika, ciebie, czy twoim zdaniem sztucznej inteligencji wymusi na nas masowy reskilling i te 6% zamieni się, nie wiem, 60-80%? Czy w moim przekonaniu sztuczna inteligencja jest jednym z elementów, które to wymuszają, bo to już się dzieje, zmiany technologiczne zachodzą bardzo szybko. Pewnie sztuczna inteligencja to przyspieszy, dlatego też warto patrzeć w przyszłość i myślę, że dobrze też w organizacjach jest pokazywać, jakie to są te kierunki przyszłościowe, żeby też ludzi pobudzać do sensownego reskillingu, czyli w którą stronę mam się rozwijać. I my staramy się to pokazywać i rzeczywiście te spontaniczne reskillingi, które się dzieją się w kierunku przyszłościowych zawodów. Więc myślę, że to będzie po prostu element, który to wszystko przyspieszy i zwiększy potrzebę na reskilling. Okej, to Monika mówi o przyspieszeniu, to ja spytam Jana, jak szybko? To znaczy, jak twoim zdaniem szybko zaczniemy mieć takie zawody, których, no nie wiem, za 2-3 lata nie będzie już, jak szybki będzie ten proces? Bardzo dużo z nowych zawodów, tak? Takim dobrym przykładem jest automotive, który był najbardziej zautomatyzowany od lat. I teraz tam są, i mimo tego, że jest tak bardzo zautomatyzowane, nie zmniejsza się zatrudnienie, bo powstają zawody takie jak interface designer, których nie było 10 lat temu. Ja myślę, że ja nie traktowałbym sztucznej inteligencji jako reskilling, tylko czy można nazwać reskillingiem to, że nauczywaliśmy się używać smartfonów? No jest na pewno pewnego rodzaju nową umiejętnością. Myślę, że AI będzie po prostu kolejnym narzędziem, które będziemy musieli używać w każdym aspekcie, w każdym i w niektórych już używamy. Ale wymusi to na wielu zawodach przekwalifikowanie się na tego prompt inżyniera? Absolutnie wymusi nauczenie się używania go, żeby lepiej wykonywać swoją pracę. I twoim zdaniem ten proces reskillingu będzie trwał teraz rok, 2-3, żebyśmy się byli nadal aktualni na tym rynku pracy, czy trochę dłużej to nam zajmie? Ja myślę, że powtórzę, że co 2,5 roku w technologii uczymy się od nowa. To będzie przyspieszać. Myślę, że za jakiś czas to będą co 2 lata. Myślę, ile mamy ChatGPT, 6 miesięcy. Mhm. Poczekajmy 2 lata i zobaczymy, że tak powiem, że chyba w każdej z naszych prac będziemy go używać w jakiś sposób, bądź podobnego narzędzia AI, może na chmurze prywatnej. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku jednak się jeszcze zobaczymy. Ja tutaj nie będę musiał się zreskillingować tylko i wyłącznie do noszenia ciasteczek, ale będę miał także przyjemność z wami porozmawiać. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy.